Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Pokażemy dzisiaj, jak wygląda cała seria Shine. Zapraszam do oglądania, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają nasze śliworki w takiej innej wersji. I będą one idealną taką opcją dla osób, które poza klasyczną czernią szukają pięknych detali, dlatego że seria Shine jest taką wersją klasycznego śpiworka bezcynamonowego, którego bardzo lubicie, z takim dodatkiem metalicznych elementów w kolorze w wersji złotej, w wersji wszystkie, również oprzyklaczy. I właśnie trzymam w ręku śpiworek w wersji gold. Pokażę go z bliska również. On ma u dołu taką wstawkę z ekoskóry. Ta koskórka, jak mam nadzieję widać, ma bardzo piękny odcień, taki szlachetny. Nie jest to takie mocno żółte złoto, którego czasem panie się boją. Jest jakby lekko srebrnawe, takie delikatne, wygląda troszeczkę satynowo. Naprawdę wygląda to elegancko. I cała seria Shine różni się też od tych klasycznych, takim haftem. Jest nasze logo, są też srebrzystą nitką. Na żywo wygląda to jeszcze ładnie, musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj mamy oczywiście taką złotą nić, więc to są takie naprawdę drobne detale, które robią nam całość. Też naszych zameczków mają takie ozdobne jakby medaliony. Wygląda to ekstra. Zamiast czarnych zamków mamy też takie zdobienie w formie złotej. I jeżeli chodzi o tę wersję złotą, to wykończeniem całego śpiworka jest takie futerko w kolorze beżowo-brązowym. Zobaczcie, jak ono ładnie elegancko wygląda. Jest kolorystycznie dobrane do tej właśnie złotej wersji, wersji gold. I standardowo, tak jak ten klasyczny śpiworek mousse, mamy z tyłu wszystkie te udogodnienia, które mają za zadanie przytrzymywanie śpiworka, żeby on się nie przemieszczał, nie ześlizgiwał w wózeczku czy też w spacerówce. Także mamy tutaj cały pakiet plus te eleganckie, nietypowe dodatki, którymi na pewno się każdy będzie się zachwycał. To Wam mogę obiecać. Także złoty śpiworek wygląda w ten sposób. Do śpiworka oczywiście możemy sobie dobrać cieplacze. Mamy dwa rodzaje, tak jak jest to w standardowej kolekcji. Czyli mamy do wyboru rękawice z futerkiem albo mówkę. Rękawiczki wyglądają w ten sposób. I różnią się od takich tradycyjnych czarnych rękawic też tym haftowanym złotym logo. Także nawet jeżeli wybieracie sobie standardowy czarny śpiworek bez tego złotego dołu, też można sobie wybrać takie rękawiczki i mieć taki słodki detal. Też będzie to pasować, bo futerko jest identyczne jak w przypadku czarnego tradycyjnego śpiworka. I nasza piękna, elegancka mówka. Zobaczcie, jak ona wygląda. Oczywiście można ją sobie umieścić na porę ludzka. I tak jak tutaj nawet pięknie nam się odbija na filmie, widać te złote detale, czyli ten metalizowany zamek i te medaliki, które pięknie połyskują. A na razie jest to jakieś bardzo przykliwe. I tutaj pod futerkiem troszeczkę mi się schował haftowany metalizowaną niteczką. Także to są naprawdę takie drobiazgi, które mają różnice piękne. Brązowe futerko. Możemy sobie wybrać albo rękawiczki, albo mówkę. Można oczywiście jedno i drugie w zależności od potrzeby. I pora przejść do analogicznej wersji srebrnej, silver. Tak się prezentuje. Jest to o tyle fajna opcja dla osób, które bardzo chciały czarny śpiworek z szarym srebrnym futerkiem. Mamy tutaj taką możliwość właśnie w tym śpiworku mousse silver i drugą taką możliwością jest wybór Alaskana Grey. W tych dwóch modelach czarnych śpiworów jest srebrzysto-szare. I tutaj, tak jak wspomniałam, analogicznie ta skórka jest srebrna, srebrzysta. Staram się ją pokazać, również pięknie ma. Nasz łoś jest haftowany tutaj w kolorze, oczywiście srebrnym.
Na filmiku chyba za bardzo nie będzie tego widać, ale on w rzeczywistości nie jest biały, tylko jest właśnie takie sweterko. I pokażę tutaj, tak jak to było w przypadku tego złotego, te wszystkie detale, te medaliony i srebrne zameczki. Wygląda to bardzo elegancko. Ten srebrny jest chyba taki delikatniejszy, troszeczkę bardziej zachowawczy. Jeśli boicie się zaryzykować z takimi elementami metalizowanymi, to chyba ten będzie ciut spokojniejszy, ale to wszystko naprawdę zależy od preferencji. Wydaje mi się, że oba są przepiękne. Oczywiście tył jest taki sam jak w przypadku tej wersji Gold czy klasycznego Musa, czyli mamy te pasy, którymi można zapiąć swój zawózeczek, żeby nam się wszystko trzymało, taki fartuszek z tyłu ślizgową, to może pokażę w przypadku tego tak bliżej. I tutaj mamy taki rzep, dzięki któremu możemy pasy lepiej dopasować w takim miejscu, w jakim one się u nas akurat na wózeczku znajdują najlepiej. I oczywiście przechodzimy do ocieplaczy, czyli naszych rękawiczek, które są oczywiście dopasowane kompletem do śpiworka, czyli mają również takie szare srebrne futerko. I takie rękawiczki możemy sobie również wybierać z powodzeniem do innych śpiworków, na przykład do szarości, jeżeli chciałybyśmy mieć czarne rękawiczki z szarym filtrem do różu, do wszystkich tych śpiworów, które mają, czy właśnie do Alaska nagra, śpiworów, które mają swoje bardziej szare futerko. I mamy tutaj ten haft w kolorze srebrny, spróbuję pokazać, ale chyba bardzo odbija światło, żeby można było to zobaczyć na kamerze. I jako ostatnią pokażę mówkę, która jest tutaj mocowana między innymi na taką tasiemkę u góry. To jest takie urocze, że muszę Wam to po prostu pokazać, jak to wygląda. Mówka oczywiście też ma ten papcik srebrnik wykonany. I położeniem dłoni prezentuje się to w ten sposób. Mówki są na tyle szerokie, że i męskie dłonie się tutaj zmieszczą bez problemu. Wkładać nasze dłonie w takich zwykłych rękawiczkach, jeżeli jest naprawdę bardzo mroźno i chciałybyśmy dodatkowo się ochronić, to ta mówka, kiedy trzymamy cały czas dłonie na poręczy wózka, będzie drobnego deszczu śniegu, ale dodatkowo, żeby naprawdę ochronić dłonie, które cały czas są wstawione na te złe warunki atmosferyczne, możemy dodatkowo mieć na przykład w takich klasycznych rękawiczkach. Zrobię może jeszcze takie małe zestawienie, jak oba kolory prezentują się obok siebie. Srebrny, złoty, tutaj jeżeli chodzi o mówkę. Tak wyglądają może te zameczki jeszcze razem. Będzie łatwiej wydać. I te dwa śpiworki w miarę moich możliwości też spróbuję do siebie przyłożyć, żeby było widać, jak różnią się te dwa kolory. Tutaj jeżeli chodzi o tą skórkę. I może jeszcze futerko. Właściwie chyba nie uda mi się dokładnie, żeby to dobrze wyglądało, ale mniej więcej tak, żeby było porównanie. Musimy się spytać, który Wam się będzie bardziej podobał. Powiedzcie nam proszę.